Przede mną 16 dni na rowerze, ogółem 18 trasy, 2000, prawie 900 km, 4 państwa. Jeden słynny podjazd Paso del Stelvio, wjazd na 2900 metrów i jeden z najcięższych w ogóle podjazdów kolarskich. Meldujemy się na samym końcu na mecie w Rzymie 20 lipca, taki plan jest. A wszystko po to, aby zebrać środki na protezę nogi dla Krzyśka Celejewskiego, który w kwietniu tego roku miał wypadek komunikacyjny, a do tego jakby drugi taki cel to jest promocja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i pokazywanie najnormalniej w świecie, że można mieć pasję, być aktywnym i że tak naprawdę ciało nas często te bariery w ciele możemy przezwyciężyć, a tak naprawdę głównymi barierami jakie są, to u nas są w głowie, które trzeba po prostu odblokować i zacząć coś robić, wyjść z domu i cieszyć się życiem po prostu. O tym jak ludzie mówią, że super pracę wykonuję, że fajnie, że jestem aktywny, że jestem taki optymistyczny i uśmiechnięty, to daje mi takiego, że tak powiem, kopa motywacyjnego do jeszcze większej pracy, do jeszcze większej aktywności i stąd cała siła, energia. I myślę, że też dzięki ludziom kiedyś dostałem bardzo dużą pomoc, bo to tak naprawdę dzięki innym mam tą fantastyczną protezę, w której jeżdżę i zdobywam te szczyty. I to też jest jakby takie troszeczkę takie spłacanie długu delikatnej wdzięczności, tak? Ale daje mi to mnóstwo energii, mnóstwo siły do działania i dalszej motywacji do dalszych działań, tak?